Marta, nie bądźcie przygnębieni. Księga Nehemiasza, rozdział 8, werset 10b. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Nie jestem osobą pogodną z natury, która w styczniowy poranek o 6 rano cieszyłaby się z tego, że może wyciągać dzieci za uszy z łóżek, pójść do pracy, a potem dalej z uśmiechem mierzyć się z codziennością. Nie jestem już, choć chciałabym być. Nawet na spotkaniu z uwielbieniem czasem mi się wydaje, że inni są już tak radośni, a mnie jakoś duch omija. A jednak radość w Panu jest naszą ostoją. Radość w Panu może być decyzją podjętą wbrew uczuciom, a nawet faktom. Decyduję, że podnoszę wzrok w niebo, w chwałę Pana i dziękuję Mu za siebie, za ludzi wokół, życie, świat taki, jaki jest, bo Jego chwała jest wciąż nad nami. Tak jak pisze papież Franciszek, wysławianie Boga jest jak oddychanie czystym tlenem. Oczyszcza Twoją duszę, sprawia, że patrzysz daleko w przyszłość, nie pozostajesz uwięziony w mrocznej chwili trudności. Często właśnie po tym, jak podejmę tę decyzję, zacznę dziękować i uwielbiać, spływa na mnie uczucie radości, albo przynajmniej siła, żeby iść dalej. Czasem dodatkowo Pan robi niespodziankę, i przychodzi namacalna zmiana rzeczywistości. A nawet jeśli nie, moje serce jest przemienione i potrafię zobaczyć coś więcej niż tylko swoje sprawy, cieszyć się z Jego chwały i dać się prowadzić Jemu. Czytała Mariola.